chwileczkę, także zapraszam również do zobaczenia takiej naszej małej wystawy artefaktów stoczniowych, które będę mówił o tym dziedzictwie kulturowym właśnie w postaci narracji historycznej i artefaktów, które zgromadziliśmy na pełnoczynie. Także zapraszam do obejrzenia i za chwileczkę też zapraszam na prezentację, żeby wszystko miało programy czasowe takiego piękna. Zabrać, jeżeli chodzi o takie kwestie, które tutaj były stokrotnie poruszane, bo mówił też o subiektywnej linii autobusowej, o innych aspektach mojej działalności. Natomiast chciałbym też powiedzieć, co mnie tutaj tak naprawdę sprowadziło. Dziękuję panu Romanowi za zaproszenie. Jest to wyróżnienie dla mnie, dla fundacji, którą reprezentuję, bo mam zaszczyt być prezesem Polskiej Fundacji Historycznej. Zanim powstała fundacja, kilkanaście lat temu skończyłem kurs przewodnicki. Wówczas były to jeszcze egzaminy państwowe i naprawdę wymagano od nas fachowej wiedzy. Dzisiaj przewodnikiem może być każdy, nie ma już takiego zawodu. I pierwszy raz na stocznie, mówimy tutaj o tych terenach postoczniowych, bo już nie było wtedy stoczni na tym terenie, gdzie się znajdujemy. Znalazłem się w 2001 roku, kiedy była tutaj wystawa Drogi do Wolności w Polsce, BHP. Według mnie była to najlepsza wystawa, jaka była do tej pory o Solidarności. Była ona autentyczna, przemyślana, spontaniczna, co najważniejsze, bardzo dużo ludzi się przebijało. Naprawdę była taka szkoła życia. Tutaj przewodnik miał ciężko, 5-7 grup, czasami dziennie trzeba było obsłużyć. Jako firma usługowo-handlowa DUS, firma istniejąca od 2005 roku do dzisiaj, jestem obecny na stoczni praktycznie każdego dnia. Można mnie znaleźć w postaci BHP, albo na terenie. Także jeżeli ktoś chce stocznie zwiedzić, to ja jestem zawsze do usług. Tutaj macie Państwo zdjęcia właśnie z lat, może troszeczkę późniejszy, 2008-2009. Duża trudność była wówczas poruszaniu się po terenie, ponieważ on był taki dość mocno poszatkowany i pamiętam, że było co najmniej kilka firm ochroniarskich. I naprawdę przeganiano mnie jak takiego psa. Tutaj mogę, tu nie mogę. Tutaj z tą firmą się dogadałem, z tą firmą nie. Ale to dość szybko zostało uporządkowane i potem można było już chodzić, może nie bez przeszkód, ale na pewno można było dużo więcej zobaczyć. Zresztą wówczas był bardzo dobry klimat na zwiedzanie stoczni, firmy deweloperskie, właściciele tych terenów bardzo przychylnie się zgadzali na taką współpracę i naprawdę dla mnie to był taki złoty okres, jeżeli chodzi właśnie o to i bardzo dużo z tego skorzystałem, między innymi zrobiłem takie zdjęcia, które dzisiaj już nie można zrobić. Tutaj są formy działania i mojej firmy i obecnej fundacji na terenie stoczni. Ja tego nie będę czytał, to jest bardziej informacja dla Państwa. Natomiast jest dla mnie miłym zaskoczeniem, że jestem zapraszany po to, żeby być prelegentem na konferencjach, także na konferencjach Europejskim Centrum Solidarności. Dwa lata temu, w zeszłym roku, także dla mnie to jest naprawdę pewien progres, bo wcześniej, powiem szczerze, nie byłem chyba tak za bardzo po drodze. Króciutko o subiektywnej. W 2009 roku, bo ja wcześniej nie miałem okazji w tym projekcie uczestniczyć, w 2002, ale w 2009 roku w piątek pan Grzegorz Taman poprosił mnie o to, żebym pokierował subiektywną. Bodajże we wtorek czy w środę ona miała ruszyć, że mieliśmy kilka dni. Zrobiliśmy to, oczywiście było to tak robione troszeczkę z przypadku, ale projekt okazał się naprawdę sukcesem i był kontynuowany przez Pałac Miasta
w roku następnym. Ja również w 2010 roku, już był wtedy 5-miesięczny, od maja do września go prowadziłem. I muszę Państwu powiedzieć, że wtedy napotkaliśmy na potężną trudność, ponieważ na 30, czasami więcej osób w ruchu, więcej niż połowa to byli pracownicy, bądź byli pracownicy stoczni. Z jednej strony był to problem, z drugiej strony kopalnia wiedzy, staraliśmy się z tego skorzystać, natomiast dochodziło do sytuacji czasami naprawdę bardzo trudnych. Powiem jeden przykład. Stanęliśmy koło muru, gdzie było opisane, że to jest mur przez góry skarga Olepa, no i się zaczęło. Część była za, część przeciwko, a my już patrzymy na zegarek, bo u nas dwóch przewodników, pan Paweł Zimczuk, już nie żyjący wówczas emerytowany posłan stoczniowy. Tutaj jest na zdjęciu koło pana prezydenta Adamowicza. Ja nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić. Więc trzeba było, mówiąc krótko, wziąć mikrofon i krzyknąć, że dobrze, kończymy, bo jeżeli Państwo jesteście zainteresowani głównią, to proszę się kłócić gdzie indziej, bo na ogół czeka dobra grupa. I ludzie się uspokoili, zaczęli nawet nam opowiadać i w ten sposób też przekonaliśmy się, że należy wysłuchać tych ludzi, bo oni po to przychodzili, żeby ich wysłuchać, żeby oni powiedzieli swoją historię. Wtedy jeszcze były kobiety, których już dziś nie ma. Pewnie, że szkoda, że ich nie ma. Natomiast chociażby robiąc wystawy fotograficzne, pokazując, jak ten teren wygląda, zostawimy w pamięci to, wszystkiego zachować się nie da. Jestem przeciwnikiem tego, żeby mówić właścicielowi terenu, co można zrobić ze swoim majątkiem. No niestety, gdybym ja był bogaty, to być może też bym trochę inaczej na to patrzył, a nie jestem. Natomiast należy rozmawiać, bo zawsze potrzebni są partnerzy. Jeżeli ci partnerzy są, to z tego są efekty. Ale najważniejsi, proszę Państwa, to są ci ludzie, którzy to jeszcze pamiętają. Tutaj jest kilka zdjęć na po prawej stronie na głównym zdjęciu już dwie legendarne, nieżyjące postaci, pan Paweł Zimczuk. To jest akurat 2010 października, jego 70. rocznica urodzin. I pani Aleksandra Olszewska, zmarła 2 lata temu, również legendarna postać. Od nich naprawdę nie tylko można było się dowiedzieć, ale wręcz należało z nimi rozmawiać, ponieważ to, co my dzisiaj wiemy, to, co ja na przykład opowiadam naszym gościom, to są właśnie ich wspomnienia, ich narracje. Poniżej, również po prawej stronie, kolejna postać, o której nie można powiedzieć, że to jest człowiek przypadkowy, pan Zbigniew Stefański, bart stoczniowy, bart solidarnościowy. Na zdjęciu środkowym pan Józef Wysocki, pracownik Wydziału Kajetan Stoczni Gdańskiej. Gości tutaj u nas, że ktoś będzie miał ochotę spotkać i porozmawiać z prawdziwym świadkiem historii, obecny był wśród nas. Pan Józefie, może pan się pokaże, żeby wszyscy wiedzieli, że to pan. Także zapraszamy do skromania wiedzy. Natomiast zdjęcie po lewej stronie, świadek historii to oczywiście jest pan Tadeusz Kiszmak, nie ja. Ja to tylko jestem tu przypadkowo. Natomiast to jest osoba, która no, pewnie jest znana, ale przychodzi tutaj na każde święto w sierpniu, w grudniu i jeżeli ktoś nie wie, kim jest pan Tadeusz Kiszmak, to znaczy, że nie mieszka w Polsce. Polacy doceniają to, co on zrobił, bo i w 70. roku, i w roku 80., ale także w stanie wojennym pokazał, że ma swoje odrębne zdanie na temat polityki partii. No zresztą, jak potem się potoczyły te losy, to też wiemy. Tutaj się zatrzymała troszeczkę dłużej.
już kilkanaście lat. I cieszy mnie to, że przyjeżdżają tutaj ludzie po raz drugi, trzeci, piąty, co roku, kilka razy w roku. Za każdym razem starałem się im pokazać coś innego, ale oni proszą mnie, żeby pokazać im to, co już widzieli, bo są z dziećmi, z wnukami, z rodziną z zagranicy. Myślę, że jedną z ważniejszych narracji to jest nie historia stoczni, bo to nie wszystkich interesuje, nie historia Solidarności, ale historia ludzi. I kiedy pokazuje się obiekty i przyporządkowuje się, tu pracował Lech Wałęsa, tu pracowała Anna Walentynowicz, tutaj był taki wydział, tutaj był taki wydział, tutaj robiono to, tutaj był na przykład stolarz, czy stolarnia, czy tak, to nie był stolarz przecież. To ludzie rzeczywiście to, mówiąc krótko, kupują, bo chcą się dowiedzieć, jak to się stało, że te strajki były tu w stoczni. To jest oczywiście pierwsze pytanie. Pytają się oczywiście o te ówczesne wielkie postacie, jak Lech Wałęsa i inne osoby, ale przede wszystkim interesuje ich taka całościowe spojrzenie, jak to się stało, że taka wielka stocznia upadła, że już nic nie ma, że jest wyburzenie, że tu powstanie miasto. Oni tego nie rozumieją. To trzeba im też umiejętnie przekazywać, dlatego że niestety ciężko jest w internecie znaleźć takie wypośrodkowane informacje na ten temat. One są czasami bardzo skrajne i ludzie nie wiedzą, jak to odbierać. Zastanawiałem się, jak tutaj tytuł tego slajdu. To jest dobry tytuł. Mówiłem już o tym, co spotkało nas podczas przyjazdu ogórków. Ogórki, może tak. Co zdarzało się tu na sali PHP, kiedy na przykład niekoniecznie podobała się narracja ludziom, bo mieli inne zdanie na ten temat. Do dzisiaj zresztą tak jest. I to jest nasze prawo. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Natomiast nie każdy, w tym przewodnicy i ludzie, którzy tutaj oprowadzają, nie mogą swoich prywatnych kwestii politycznych poruszyć. To jest niedopuszczalne. Dlatego jednym z podstawowych elementów, które są poruszane na szkoleniach przewodnickich, to nie jest to, co się mówi, proszę Państwa, tylko czego się nie mówi. I jak pewnych pytań unikać. Dlatego powiem, że przechodzę do tej konkluzji, jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe. Długo się zastanawiałem, czym tam jest dziedzictwo kulturowe. Na pewno są to te pamiątki, które zbieramy, relacje naszych wspaniałych gości. Mamy wiele dowodów na to, że jesteśmy wspierani, bo dostajemy i listy, i różnego rodzaju inne dowody pamięci, ale dla mnie to nie jest jeszcze do końca to. Dla mnie to jest prawda historyczna. I dopóki będą się pojawiały różne nieprawdziwe, a może powiem mocniej, kłamliwe informacje, ja nie wiem, czy one są rozpuszczane specjalnie, czy tylko z niewiedzy, to niestety tacy ludzie jak my będą potrzebni. Potrzeba mówić o tym, że ta historia stoczni to nie jest historia tylko powojenna. To nie jest tylko tutaj sala PHP i ECS, bo niestety to się czasami słyszy. To jest historia 174 lat, za rok będzie 175. Stoczni Gdańskiej. To jest historia tysięcy, jak nie dziesiątków tysięcy ludzi, którzy zostawili tu swój ślad. Niestety z tych najstarszych czasów nie mamy zbyt wiele, ale mamy jedną podstawową, myślę, że najważniejszą rzecz.
mamy chęć do tego, żeby tą historię opracować w sposób prawdziwy. Bo ja się nie zgadzam, że prawd jest ilość. Prawda jest jedna. Historia może być postrzegana inaczej przez Niemców, inaczej przez Polaków, inaczej przez Amerykanów. Ale fakty z faktami się nie dyskutuje. Kiedy tutaj mam zdjęcie po prawej stronie, kiedy pan prezydent Wałęsa otwierał osobiście swój warsztat, ja muszę państwu powiedzieć, że chciałem zamieścić jeszcze jedno zdjęcie, jak wyglądał ten warsztat w roku 1983, ale ja nie wiem, czy ja mogę to zrobić, bo to kwestia praw. Natomiast udało mi się wtedy chwilę porozmawiać z panem prezydentem i on tak jakby był taki onieśmielony, że on jest w miejscu, gdzie pracował. I to jest też, myślę, że ważne, że to są wzruszenia tych ludzi, którzy przychodzą. Kilka dni temu poznał mnie kolega po 30 latach pracy w stoczni. Nie wiem, czy poznał mnie, bo się nie zmieniam, czy poznał mnie dlatego, że usłyszał mój głos. Ale to jest kolejny dowód na to, że przychodzą do stoczniowcy, to jest bardzo ważne, bardzo istotne. I ważne jest też, żeby oni zostawiali tutaj swoje świadectwo. Prawda historyczna i świadkowie historii to są te dwie rzeczy, które dla mnie są tematem tego mojego wystąpienia. Tutaj ta wystawa, Stocznia Solidarność, ona w sposób pełny i wypływający pokazuje właśnie ten temat tego dziedzictwa kulturowego, tożsamości i właśnie historii. Tutaj mamy zdjęcie na czwartym piętrze hali Obłotów. To była taka, to jest taka wystawa, która powstała, chociaż wcale nie miała powstać. Ja nie chciałem żadnego muzeum zawalać. Tylko po prostu ludzie zaczęli przynosić różne rzeczy. Przynosić. No i a ja to grałem. Teraz już nie grałem, bo już nie mam gdzie. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że wejść na czwarte piętro w hali Obłotów, to jest siódme piętro bloku. I wchodzili ludzie o kulach. Wchodzili, bo chcieli zobaczyć, co jest autentyczne. I ten autentyzm to także jest element tego, co jest dla nas najważniejsze. Tutaj są podane źródła, z których korzystałem. Dziękuję też wszystkim, którzy pomagali mi przy tej prezentacji. A ja państwu już bardzo serdecznie dziękuję. No i zapraszam do współpracy. Zapraszam do obejrzenia tej naszej skromnej wystawy. Zapraszam do kontaktów. Zapraszam do śledzenia naszych działań. No i oczywiście do zobaczenia na następnej wspaniałej konferencji. Dziękuję bardzo.